O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Oczywiście to pozdrowienie, jak Państwo wiedzą, ma miejsce w atmosferze jesieni. Oczywiście ma miejsce w Kościele Chrystusa Króla w Suwałkach, ale nade wszystko myślę o jesieni. Wciąż właśnie ta cudowna jesień, troszeczkę chłodno jest, troszeczkę mglisto, ale jest to prawo jesieni i ona, właśnie ta jesień, to prawo dokładnie realizuje. Także Bogu dziękujmy za to wszystko, czego doświadczamy podczas takiej właśnie jesieni, która nas zmusza do refleksji, do zadumy, do myślenia o przemijaniu, do myślenia o śmierci, nie tylko o śmierci tych, którzy jej doświadczyli, nie tylko śmierci tych, którzy spoczywają na cmentarzach, miejscach doczesnego spoczynku, ale także, kochani, naszej śmierci. My też do śmierci zmierzamy. Czy chcemy, czy nie chcemy, ona nas nieuchronnie czeka. I właśnie taki czas jesieni, taki czas miesiąca listopada jest doskonałym czasem, by nad tym troszeczkę tak się zastanowić, by od tego tematu nie uciekać, by nie udawać, że takiego tematu nie ma. Kochani, możemy czasem udawać, prawda? Tylko jaki jest sens takiego udawania? Poza tym, no jesteśmy w miesiącu listopadzie. Jak wiemy, miesiąc listopad to miesiąc naszych zmarłych, miesiąc tych, którzy odeszli od nas, którzy uprzedzili nas do chwały, no niekoniecznie może jeszcze wiecznej, bo za nich modlimy się, ale którzy nas uprzedzili do wieczności. A my oczywiście modlimy się dla nich o chwałę wieczną, jeżeli takiej chwały jeszcze nie osiągnęli. Kochani, cały miesiąc listopad jest miesiącem, kiedy to odwiedzamy nasze cmentarze, kiedy pochylamy się nad tych właśnie, nad tymi cmentarzami, czy nad tymi pomnikami, gdzie spoczywają nasi bliscy czy dalecy, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że nawiedzając cmentarze mamy okazję do tego, żeby uzyskać tak zwany odpust zupełny. Według tego dawnego czasu przedpandemicznego taki odpust zupełny można było uzyskać w dniach od 1 do 8 listopada w czasie tak zwanej oktawy zaduszkowej, a z racji pandemii papież Franciszek przedłużył, zdał nam taki właśnie przywilej, by tego rodzaju okazja do uzyskania odpustu trwała przez cały miesiąc listopada, a więc od 1 listopada do 30 listopada. Dlatego też korzystajmy z tego przywileju, z tego rodzaju przywileju. Chodźmy na cmentarze codziennie, czy co w formie spaceru, czy pojechać samochodem, jak za daleko jest, czy rano, czy wieczorem, czy w ciągu dnia, ale warunek uzyskania takiego odpustu to jest właśnie taki warunek, o czym też wiem, być w stanie łaski uświęcającej, pomodlić się za zmarłych oczywiście, tych zmarłych, którzy nam towarzyszą podczas właśnie takich odwiedzin i też pomodlić się zgodnie z intencją papieża Franciszka. I taki odpust można uzyskać i potem można go ofiarować, czy wcześniej, czy potem ofiarować za jedną osobę. Mam nadzieję, że tego rodzaju pomoc, ta pomoc duchowa na pewno naszym zmarłym się przyda. Dlatego też bądźmy właśnie ludźmi modlitwy, bądźmy ludźmi zadumy i bądźmy też ludźmi życzliwymi dla tych, którzy uprzedzili nas do wiecznej ojczyzny, oby tej ojczyzny, która jest właśnie ojczyzną u boku Jezusa Chrystusa, a więc u boku Pana życia, Pana śmierci i Pana wieczności. Poza tym, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, wiedzmy o tym, że zbliża się koniec starego roku kościelnego. Do starego roku kalendarzowego jeszcze troszeczkę zostało, bo cały miesiąc listopad i potem jeszcze miesiąc grudzień. Wtedy zakończymy 2021 i wejdziemy w nowy etap 2022, ale już za 3 tygodnie rozpoczniemy nowy okres liturgiczny, nowy rok liturgiczny. Rozpoczniemy go okresem Adwentu, czyli radości
radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana, mówiąc tak między nami, oczekiwaniem i przygotowaniem do tych wspaniałych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. O tym już można powoli mówić i do tego też będziemy powoli się przygotowywali najpierw do Adwentu, a potem poprzez Adwent właśnie do tych wielkich, radosnych, rodzinnych, jak powiedziałem, świąt. A więc zbliża się koniec roku kościelnego, zakończymy go, stare hasło roku liturgicznego, pamiętamy, zgromadzili nas w Świętej Wieczerzy, pan redaktor myślę, że pokaże właśnie ten napis, ta plansza, zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, to właśnie to hasło, które nam towarzyszyło przez ten rok duszpasterski, który dobiega końca. Oczywiście nowy rok kościelny będzie miał też swoje hasło, będzie to oczywiście hasło, które będzie już inaczej brzmiało, a jak ono będzie brzmiało, to niniejszym informuje: Eucharystia daje życie. To właśnie wciąż jesteśmy w atmosferze eucharystycznej, w atmosferze Komunii Świętej, w atmosferze Mszy Świętej. To jest taki właśnie cykl trzyletni. Poza tym, kochani, warto też zauważyć, że w najbliższy czwartek będzie 11 listopada. Jest to święto bardzo ważne, święto narodowe. To jest właśnie święto, czyli 103. rocznica odzyskania niepodległości przez naszą kochaną ojczyznę. Pamiętamy historię, rok 1918, to właśnie w takim dniu, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. Poza tym też w tym tygodniu, pod koniec tego tygodnia będziemy przeżywali dzień 13 listopada, a jak wiemy zawsze 13 to jest dzień fatimski. Dzień fatimski, dlatego tutaj właśnie ta figurka Matki Bożej, którą tutaj widzimy, to jest Matka Boża Fatimska, czy figurka Matki Bożej Fatimskiej, jak ktoś woli, ona nam towarzyszy, dlatego też módlmy się właśnie do niej o to, żeby ona nam towarzyszyła w tych właśnie dniach listopada, w tych dniach, kiedy to właśnie modlimy się za naszych zmarłych i żeby ona wzywała do odmawiania różańca także za naszych zmarłych. Widzimy właśnie Maria trzyma, czy figurka Matki Bożej ma na sobie właśnie różaniec, który warto też odmawiać. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak wiemy, jest to, proszę Państwa, 32. niedziela zwykła i gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże z szacunkiem. Jezus usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa, wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Właśnie jest to Ewangelia bardzo krótka, ale bardzo taka wrażliwa. Ona wzywa nas, czy ona zaprasza nas do otwartego serca na potrzeby tych, którzy właśnie takiego otwartego serca potrzebują. Oczywiście ta potrzeba to przede wszystkim modlitwa za naszych zmarłych, bądźmy hojni w tej modlitwie, ale także właśnie te różnego rodzaju datki, które można przekazywać na tak zwane cele charytatywne. Niech miesiąc listopad, niech właśnie ten czas będzie też okazją do tego rodzaju refleksji i zrobienia tego rodzaju rachunku sumienia, czy jesteśmy otwarci na potrzeby innych ludzi, którzy są bardziej, że tak powiem, potrzebujący niż my. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, listopadowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.